Książka nosi tytuł Dr. Adolf Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i społecznika na tle epoki. Autor wydawnictwa też jest lekarzem i miało to oczywiście wpływ na jego zainteresowania. Dr. Tochterman jest patronem ulicy, przy której znajduje się Radomski Szpital Specjalistyczny, a ze szpitalem tym jestem w sposób szczególny związany. Raz, że w tymże szpitalu się urodziłem, potem podczas studiów, po każdym roku studiów odbywałem w tymże szpitalu praktyki wakacyjne. Po ukończeniu studiów odbywałem tam staż podyplomowy, a potem po ukończeniu stażu podyplomowego w szpitalu rozpocząłem pracę. Adolf Tochterman uzyskał tytuł doktora wszechnauk lekarskich. Po praktyce w Krakowie i Łodzi powrócił do rodzinnego Radomia. Był nie tylko słynnym lekarzem, ale też uczył w Państwowym Gimnazjum Męskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego. W kampanii wrześniowej brał udział w obronie Warszawy. Moją szczególną uwagę zwróciło to, że on był po prostu zwyczajnym człowiekiem i zwyczajnym lekarzem, który zajmował się przez całe życie i na co dzień przede wszystkim w swoim życiu zawodowym, przede wszystkim czy nawet jedynie pomaganiem ludziom. Podczas pracy nad książką autor dotarł do wielu dokumentów, archiwalnych informacji czy świadków działalności Adolfa Tochtermana. Wszystko trwało 7 lat. Krzysztof Batycki łączył przygotowanie publikacji z własnymi obowiązkami zawodowymi. Zbieranie materiałów i praca nad książką od samego początku do samego końca zajęło mi dokładnie równe 7 lat. I tutaj powiem, że nie jest to powód do chwalenia się, a raczej bardziej powód do wstydu. W tym czasie odbywałem specjalizację lekarską, która jest również bardzo absorbująca i bardzo pochłaniająca. Krzysztof Batycki jest zastępcą kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.